gorące pytania w telewizji w Polsce. Ta Hołdyńska, witam państwa. W naszym studiu także goście. Jest z nami Tomasz Kalinowski, Roty Niepodległości. Witam serdecznie, dzień dobry. I Michał Jelonek, Media Narodowe, dzień dobry. Dzień dobry. Na łączach telefonicznych z kolei pani doktor Ewa Kurek, historyk, której badania, opinie zawarte zostały w najnowszej książce Wojciecha Sumlińskiego, Powrót do Jedwabnego. Halo, dzień dobry pani doktor. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry pani. A my pytamy dzisiaj, drodzy państwo, o to, kto się boi książki Wojciecha Sumlińskiego, ponieważ znana jest sytuacja ze zmianą, uwaga, 5 miejsc, planowanych miejsc, w których miała się odbyć premiera książki Powrót do Jedwabnego. Ostatecznie to spotkanie odbyło się. Pani doktor, jak pani ocenia całe zamieszanie? Kto tak naprawdę chciał zakłócić to spotkanie? Już wiadomo w tej chwili, że stoi za tym gmina żydowska, proszę państwa, w Warszawie. Ja gmina zaprzecza tak, w swoim oświadczeniu. No, w pewnym momencie Wojciech Sumliński twierdzi, że ma dowody na to. I to jest, proszę państwa, podobne do działań, z jakimi miałam do czynienia. Byłam wiosną tego roku w Stanach Zjednoczonych. I dokładnie tak samo. No, tam było prościej o tyle, że Polonia ma swoje lokale, ma, i to było szybko zorganizowane. Wszystkie spotkania się odbyły. No oczywiście, że boi się, ja powiedziałabym tak, że tej książki boi się zarówno gmina żydowska, dlatego że za kłamstwem Jedwabiński ma nawet takim reżyserem tego kłamstwa bardzo czynnym był rabin Szudrich, po prostu, który kłamał świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, że nie wolno zrobić ekshumacji, te wszystkie rzeczy. Także to na pewno on i dalej steruje gminą żydowską. I zwykł był, tak jak i przy ekshumacji, tak i teraz konsultować wszystko z Ameryką. Także widzę to podobieństwo tych działań. Z drugiej strony boi się tego władza. Władza, ze smutkiem zawsze to mówię, Rzeczpospolitej Polski, która od 18 już lat blokuje badania historyków w Jedwabnym, konkretnie ekshumacji. No właśnie, o to chciałabym panią doktor dopytać, dlaczego to tak ważne, gdyby mogła pani doktor uzasadnić pod względem naukowym, by wrócić tam i zbadać tę sprawę. No, dla mnie jest to ważne jako dla historyka, tak? To jest ekshumacja jest konieczna po prostu ze względu na to, że takie są normy i metody badań historycznych i nie możemy od tego odstępować, my historycy. Ale nad historykami w Polsce władze mają niestety politycy i prawnicy i to oni decydują, co możemy zbadać, a co nie. Natomiast z punktu widzenia Polski jest to szalenie ważne, dlatego że, mówiąc nieelegancko, uszyto nam buty i to się wszystko mieści w takiej, od lat mówię o tym, pedagogice wstydu, żeby usiłowano poprzez kłamstwa jedwabnińskie między innymi zaszczepić w nas, Polakach, taki wstyd, niepewność siebie, a w rezultacie i konsekwencji po prostu do przesunięcia nas w kategorii ofiar II wojny światowej w kategorię sprawców. No właśnie, ten wstyd w połączeniu chyba z takim poczuciem winy, prawda? Bo mówi się o tym, że to Polacy mordowali Żydów w Jedwabnym. Pani redaktor, jeśli popatrzeć na to, że to za Jedwabnym poszedł film Pokłosie, w którym jednoznacznie przedstawiano Polaków jako takich, a nie innych, to no, wściekłość też pewnych środowisk i żydowskich bierze się stąd, że no, całe powoli ten misternie skonstruowane kłamstwo
po prostu bali się. Dla mnie zagadką tylko jest, dlaczego w tym wszystkim bierze udział państwo polskie, bo przecież naturalną rzeczą byłoby, że wybrane władze dobrą bronią interesu Polski. Mm-hmm. A nasze władze zachowują się tak, no najlepszy dowód na to, że po prostu na telefon z gminy żydowskiej w Warszawie nie ma miejsca na to, żeby autorzy książki spotkali się z czytelnikami. Mm-hmm. Udało się za piątym razem w sali domu dziennikarza przy ulicy Foksal w Warszawie. Ta książka Powrót do Jedwabnego rzeczywiście nie mogła być prezentowana w czterech innych miejscach. Panowie, którzy z nami w studio, pani doktor, bardzo proszę o pozostanie na linii. Proszę się przysłuchiwać naszej dyskusji, jeszcze wrócimy do rozmowy. Byli na tym spotkaniu, opowiadali o tym spotkaniu także w mediach narodowych. Jak to wszystko wyglądało tak od kuchni? Dlaczego nie mogło odbyć się to spotkanie za pierwszym razem, za kolejnym, udało się dopiero za piątym? I też jak wyglądało to piąte spotkanie, w jakiej atmosferze było przeprowadzone? No i ja rozmawiałem z autorem książki, z Wojciechem Sumlińskim, na temat promocji tej książki, tej całej premiery. Wtedy Wojciech Sumliński był u nas w studio w mediach narodowych, wychodził już i wrócił się, bo dostał informację o odwołaniu premiery z tego pierwszego miejsca, czyli z domu pielgrzyma przy Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. Na szybko próbowaliśmy gdzieś zorganizować drugą salę. W niedługim czasie okazało się, że istnieje taka możliwość, by zorganizować takie spotkanie w domu pielgrzyma Amicus przy kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Później znów ten lokal wymówiony, następna lokalizacja, podobna sytuacja, i tak do momentu, kiedy mieliśmy sytuację w klubie Park, bo tam już miała definitywnie odbyć się ta premiera. W ostatniej chwili została odwołana też na 2-3 godziny przed spotkaniem. Tak jak powiedziała doktor Ewa Kurek, Wojciech Sumiński potwierdza, mówi, że ma dowody na to, że to gmina żydowska w swoim działaniu doprowadziła do tego, że te premiery w poszczególnych miejscach były blokowane. Mamy też oświadczenie przecież gminy żydowskiej nadesłane do Gazety Wyborczej, w której gmina żydowska mówi, że nie. To co prawda, tak jak pani redaktor powiedziała, odcina się, ale tak, zaraz tam możemy dalej wyczytać, że no jednak gmina żydowska wyrażała swoje zaniepokojenie i prosiła zarówno dom pielgrzyma Amicus, jak i dom Dobre Miejsce przy UKSW o to, by wzięli pod uwagę ich zastrzeżenia. Także no tutaj ta sytuacja tak wygląda. Natomiast finalnie to spotkanie udało się zorganizować dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Dom Dziennikarzy Polskich, dzięki Witoldowi Gadowskiemu. No i tam ogromne tłumy, nie zmieścili się wszyscy uczestnicy tego spotkania, więc myślę, że w końcu się udało i bardzo dobrze, że ta książka tę premierę jednak miała. Bo to kwestia rzeczywiście budząca ogromne kontrowersje, zarówno kwestia Jedwabnego, jak i same relacje polsko-żydowskie, polsko-izraelskie. Historia, którą pokazujemy, mówi Wojciech Sumliński, odsłania opatrzone klauzulą tajności fakty dotyczące relacji polsko-żydowskich. Poznaliście wykreowaną wersję Holokaustu, teraz poznacie prawdę, mówi Wojciech Sumliński. Relacje polsko-żydowskie sięgające do mrocznego świata wielkiej polityki i międzynarodowej finansjery. I właśnie w tę stronę idzie też Wojciech Sumliński, mówiąc o ewentualnych przyczynach próby cenzury jego książki. No tak, Wojciech Sumliński dotknął, w mojej opinii, źródła, jądra problemu, czyli właśnie tego kłamstwa jedwabińskiego, o którym mówiła pani doktor Ewa Kurek. No i reakcja musiała być, no bo powiedzmy sobie szczerze, właśnie w tym micie o Jedwabnym, o tym, że to Polacy mordowali Żydów, jest zawarta cała ta tajemnica, cała ta narracja o tym, że to właśnie Polacy są narodem współsprawców obok Niemców, obok narodowych socjalistów niemieckich. No i odkłamując Jedwabne, można powiedzieć, burzymy całą tą narrację. No a po co jest ta narracja? Ta narracja, w mojej opinii, jest między innymi po to, ona jest prowadzona przez lata, jest między innymi po to, żeby oczerniać Polskę, ale też po to, żeby pewne środowiska
chciały od Polski wyłudzić pieniądze. I tu mamy w kontekście tym z tyłu ustawę 447, deklarację terezińską. Chodzi o po prostu wyłudzenie od Polski 300 miliardów dolarów i temu trzeba się sprzeciwić. Dlatego my też jako Roty Niepodległości wyszliśmy z ustawą Stop 447, teraz z obywatelską inicjatywą ustawodawczą. Też zachęcamy do tego i także na tym spotkaniu z Wojciechem Sumlińskim zbieraliśmy te podpisy, potrzeba ich 100 tysięcy i myślę, że tą sprawę trzeba załatwić jak najszybciej. Te relacje polsko-izraelskie, polsko-żydowskie, pani doktor, rzeczywiście bardzo napięte. Pani bada tę sprawę od lat naukowo jako historyk i rzeczywiście mówiąc o działaniach polskiego rządu, był taki moment, kiedy rządzący rozważali, można tak powiedzieć, ponowne ekshumacje w Jedwabnem, natomiast bardzo szybko sprzeciwiła się strona izraelska, no wręcz podniosło się ogromne międzynarodowe larum. Jak pani sądzi, dlaczego w zasadzie Izrael, ta strona, nie chce poznać prawdy, bo to przecież przyczyniłoby się do no, ujawnienia nowych faktów, zbadania po prostu tej sprawy. No, podkreślam zawsze, że nie wszyscy Żydzi, bo ja całą akcję zbierania podpisów pod ekshumacją 3 lata temu rozpoczęłam z radiem Wnet, wtedy pojechaliśmy do Jedwabnego pod wpływem Żydów, którzy przyszli do mnie i powiedzieli, przez ta, trzeba coś zrobić z tym kłamstwem, bo my już nie możemy słuchać. Z kłamstwem, powiedzmy sobie otwarcie, rabina Szodrycha i nieszanowaniem prawa naszych władz. No nawet ta sytuacja. No, na Boga, kto rządzi Warszawą? Jeśli gmina żydowska jest w stanie w ciągu kilku dni zablokować wszystko łącznie z domem Amikus, czyli na życzenie prawdopodobnie kardynała Nycza zamykana jest sala na Żoliborzu, no to ja tak sobie myślę, ja nie wchodzę w politykę po prostu, tak jak mój przedmówca, pozwólcie państwo, jestem historykiem, przede wszystkim na tym się koncentruję. Tak. Ja osobiście poradziłabym po prostu arcybiskupowi Nyczowi, żeby udał się gdzieś na dobre rekolekcje i zastanowił się, kim jest, czy działa na czyje polecenie sprawuje władzę, czy na lata temu nie stanął w obronie krzyża pod Pałacem Prezydenckim, dziś słucha bardziej gminy żydowskiej niż zdrowego rozsądku i po prostu działań zmierzających do wyjaśnienia prawdy. Także tu sobie musimy fundamentalne pytanie postawić. No i władze PiS-u, kogo chronią? Dlaczego nie jest do tej pory od lat, od 3 lat z 80 tysiącami osób, które podpisały się pod ekshumacją. Domagamy się od władz ujawnienia 2 dokumentów, pełnego raportu profesora Kolin z ekshumacji i dokumentu, na podstawie którego świętej pamięci Lech Kaczyński wstrzymał ekshumację. Opowiadają nam bzdury, odpisują urzędnicy, że te dokumenty są niedostępne, bo stanowią coś tam, są potrzebne do śledztwa, do prowadzonego śledztwa. Żadne śledztwo nie jest prowadzone, te dokumenty są znane wśród Chodzi o śledztwo polityków. Instytutu Pamięci Narodowej. Proszę? Chodzi o śledztwo IPN, tak? No nie ma żadnego śledztwa, pani redaktor, nie ma nic, po prostu PiS robi z nas po prostu głupku. Wiem na pewno, że między sobą czytają raport profesora Koli i znają go między sobą, a nam, społeczeństwu, są te dokumenty niedostępne. Oczywiście
Także myślę, Panie doktor, ostatnie minuty niestety naszego programu. Bardzo serdecznie dziękuję, doktor Ewa Kurek. Panowie, ostatnie pytanie, jeszcze podsumowujące. No właśnie, bo bardzo łatwo jest powiedzieć, PiS nic nie robi ani w kwestii ekshumacji, ani w kwestii roszczeń co do reprywatyzacji kamienic w Warszawie. No i bardzo łatwo wtedy strona izraelska mówi, Polska to antysemici. No tak, ale to właśnie to podłoże tego polskiego rzekomego antysemityzmu, tego wizerunku Polaka jako nazisty ma podłoże właśnie w zbrodni w Jedwabnem. Do tej pory nie mamy, ta prawda nie została ujawniona. Mamy wypowiedzi Jonathana Danielsa, który mówi, że nawet gdyby 40 milionów Polaków podpisało się pod petycją w sprawie ekshumacji w Jedwabnem, to i tak do tego nie dojdzie. No, to Jedwabne, ta kwestia zbrodni w Jedwabnem musi zostać wyjaśniona. To jest polska racja stanu. No tutaj niestety na razie się nic nie dzieje. W ostatnim czasie również prokuratura pod zarządem Zbigniewa Ziobry odmówiła wszczęcia ponownego śledztwa w tej sprawie. Czy na taki zdrowy rozsądek takie kwestie udałoby się załatwić po prostu w porozumieniu z państwem Izrael? Zapytam na koniec, ostatnia minuta. Ja myślę, że tu porozumienia raczej nie będzie jako takiego, ponieważ w Izraelu nas widzą po prostu jako współsprawców i tu musimy po prostu siebie szanować. Jeśli siebie nie będziemy szanować, to nie będą szanować też nas. Dlatego też zachęcam www.stop447.info. Tam zbieramy podpisy pod ustawą 10447. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Doktor Ewa Kurek była naszym gościem, Tomasz Kalinowski i Michał Jelonek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu również dziękuję za uwagę. Za chwilę kolejny punkt programu.